Ależ mordę. Zabierzcie mnie stąd! Nie wiem, ile użyć! Wow. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Oto Dominik Rupiński. Witam serdecznie. O którego się upominaliście, żeby właśnie wystąpił na tym kanale i robił coś beauty, więc oto jest. Ja dziwnie się czuję, jak powiedziałeś, że witamy na kanale beauty, a nie vlog. Jakby co jest? Zbłądziłem, gdzie ja jestem? Fajnie. No to teraz zabawiaj naszych widzów. Tak, ja jestem mega podekscytowany. Dzisiaj zamiana kosmetyczna. Jak Aga napisała, że robimy coś na beauty, ja zamyślałem, no super, to zróbmy zamianę kosmetyczek, mój jeden produkt, którego używam. Tak, jazda. Puder i versus moja cała kosmetyczka. Tak, no bawmy nie, się. Ale jestem ciekawy, bo ja ogólnie nie wiem, co robimy. Wy widzicie po tytule, ja nie wiem nic. Wiesz co, ja ostatnio właśnie zauważyłam, że ja naprawdę tych ludzi zwabiam. Ty mi nigdy nie mówisz, co robimy. Ja nie wiem, jestem teraz na kanale beauty i widzę pędzle i myślę sobie... Świetnie, będziemy myć pędzle dzisiaj. Ja nie wiem, o co chodzi, bo naprawdę każdy, kto do mnie przychodzi na nagranie, nikt nie wie, ale nigdy też nie dopytują ludzie. Ja dopytywałem. Tak? Tak, jak tutaj usiadłem, mówię, a co dzisiaj robimy i nikt mi nie chce powiedzieć. Ale to wiesz, to co innego, że Paula nie chce powiedzieć przed nagraniem, to jest jakby, jak się mówi, jak ktoś jest... Takie ładowanie jak się... tutaj. Jak się powie? Nie, no bo wiecie, o co mi chodzi, jak ktoś nie jest... Nie wiem, o co ci chodzi. Tajemnica zawodowa. O, może być tajemnica zawodowa. Tajemnica zawodowa kolektywa, nie wiem, tak. Zabrakło mi mózgu troszkę na ten moment. Dobra, to już ci mówię, co robimy. Dobra. Mamy tutaj 6 różnych karteczek, które odpowiadają 6 różnym makijażom Agi Grzelak. O? Nie mów, że będę musiała je tworzyć. I teraz Dominik Nie mów mi. Wybierze numer od 1 do 6. To. Jaki to numer? A, to jest numer 1. O, okej. Okay. I wybrałeś makijaż taki. I co teraz? Ta-da! To jest makijaż, który... Ten makijaż robiłam w formie challenge'u, wszystko pomarańczowym kolorem. Okej, okay, jest bardzo ładny. I ja będę ci podawała kategorię produktów, typu podkład, coś tam... I ty z tego będziesz wybierał ten, który ci się wydaje najlepszy i będziesz próbował odtworzyć ten makijaż. Nie musi być idealny, nie musi być nawet super podobny, ale my będziemy oceniać ilość pracy włożonej, serca. Ale będę mieć jakoś, że z czego, bo jakby wiesz, jakbym miał podejść teraz do tej szafki i wybrać rzeczy, no way. Wiem, nie wiem. To jest po prostu niemożliwe. Tak, jak najbardziej, masz tutaj też pędzle do wyboru, ja ci będę starała się... Są podpisane, korektor, rozświetlacz, okrągłe, duże. Kasia, do czego są okrągłe, duże, do okrągłe, małe? To jest do cieni. Okej, to jest do cieni, dobra. Jezus, mi gorąco, się spodziewałem ze stresu. Nie, ale powiem szczerze, wybrałem sobie chyba taki, który nie jest też tak skomplikowany. Chcesz zobaczyć inne? Tak, chcę zobaczyć, co mogłem jeszcze trafić. Ej, szczerze, wybrałem chyba sobie najłatwiejszy. Bardzo możliwe, no. I jest mi teraz przykro, bo ze względu, że jest najłatwiejszy, to oczekiwania są duże. Wcale nie, ja powiem ci tak, nasza społeczność jest bardzo wspierająca. Oni będą dumni nawet z tego, że ty się tego podjąłeś. Podejmuję się. Nie będę cię męczyć bazą. I tu są podkłady. Jest o dziwo obojętne, który podkład wybierzesz, bo wszystkie są jakby do mojej skóry. Okej. Okay. Tylko ci podpowiem, że te są trochę bardziej takie jakby lekkie rozświetlające, a te są takie mocno matujące. Ale zastanawiam się, bo dla mnie... O, czekaj. Bo ja na początku chciałem powiedzieć, że on jest mocno matowy i masz tylko rozświetlacz tutaj mocny, ale z drugiej strony tu dajesz też rozświetlacz? Czy to jest kwestia podkładu? Dobrze patrzysz. Patrz, kurde. Ale czekaj, bo to był challenge, że wszystko na pomarańczowo. Tak, ale podkład jak widzisz mam w miarę... No właśnie. Ale patrz, jaki czujny. Staram się, wiesz. No to ja chyba z tych wezmę jednak. Dobry wybór. Dobry wybór. I teraz mogę sobie zobaczyć po prostu, który mi się podoba? Tak, jakby tu jest serio obojętne. Bogatuła jest. Dostałam. Ja chcę albo ten, albo ten. Czyli mamy albo YSL All Hours, albo Fenty Beauty. Fenty Beauty. Fenty Beauty. Okej, weźmiemy ten. Czy ja mogę dostać teraz gąbeczkę? Bo ja się nie wiem nawet ile tego... Nie wiem ile użyć, nie wiem nic! Dobra, let's go, róbmy to, po prostu. Chcę się śmiać. Dobra, uwaga. Ja też się boję. O! Dobra, mam. Będę taka piękna, ja to czuję. Nie wiem ile tego się powinno nałożyć, ale ja po prostu rzucę i zobaczymy jak to się... O! Dobra, nie będę się dawać na brodę, bo to skapnie. Mogę na to? Możesz. O właśnie, ja nie będę na siebie patrzeć do momentu jakby finalnej oceny. I yes. Wszyscy, którzy czekali, aż Dominik będzie mi robił make-up, to jest wasz moment. Czy on miał być mocno kryjący? On jest raczej z tych takich mocniej kryjących. Okej. Okay. A nie jest? Właśnie nie. Nie no, jest jednak, dobra. Ej, to... teraz dziś zrobiłem tapetę na maksa. No wiem, a on jednak nagle jakoś tak wszystko zakrył mi mocno. Jazda, tutaj nie ma co. Teraz masz klepać. Muszę no. Sobie tu trzymać rękę, bo ja trzymam równą wagę. Czy oczy też powinno się... Ten, czy później... Masz później jakąś taką bazę na oko? Bo jest to odtwarzanie make-upu, ja i no tak... dobra.
będę, wiesz, ci tak gdzieś tam... Bo ja nie wiem, ja czasami sobie obejrzę jakiegoś Jamesa Charlesa czy coś no. I on zazwyczaj oczy pomija, a później nagle ma zrobione i ja już nie rozumiem. No, bo to jest oszukista. No, oszukują na tych YouTubach. Ej, dam ci trochę na szyję tego, żeby nie wyglądało tak, profesjonal. Wiesz. Nowa technika. Ja słyszałam też, że niektórzy sobie uszy malują, ale mi nie musisz... Okej, dobra. Idealne. Jedno będę tylko będzie. O, dzięki. Później jak będziesz się myła, to znajdziesz w różnych miejscach ten no, podkład. Na poduszce najwięcej. Tak. Nie chcę ci kolczyka urwać. Spokojnie urwiesz. Czy to jest? Czy to moje? Jezu, nie wyciszyła telefonu. No wiesz co, przychodzi klientka i to tak właśnie jest. Tak no, jest i na telefonie no, i jeszcze pani może będzie chciała w barterze tutaj ten make-up. No na pewno. Dobra, tak? Moim zdaniem podkład jest git. Przejdźmy do kroku numer dwa. Krok numer dwa to będzie korektor. Dobra, czy ja mogę sobie to zostawić tutaj na boku, jakby mi się przypomniało, że gdzieś nie dałem. Sprytnie. Mhm. Główka pracuje. Tutaj masz do wyboru korektory. Mhm. Które... Patrzcie, to jest coś, co mogłaś pomyśleć, że o, pomarańczowy make-up, użyję tego z pomarańczową tą. Biorę ten. Okej. Okay. Szybki wybór po prostu. No miało być, bo to było pomarańczowy make-up, tak? Tak. No to wydaje mi się, że to musiałaś wybrać to. Tylko z drugiej strony, czy one się różnią kolorem? Różnią się. No przepraszam, jakby co, to ja się nie śmieję, żeby cię zniechęcić? Tylko po prostu się śmieję, bo... Czekaj. To są korektory. Mm-hmm. Czy to nie jest tak, że korektor powinien być jasny? O, pracuje. Bo ten nie jest. Ale... Nie dam go. O, ale ma pomarańczową końcówkę. Bardzo dobrze myślisz. Tak, ale chciałem, bo miał pomarańczowy, więc jakby pasuje, ale no nie, on jest ciemny strasznie. O, fenty buty znowu. Idziemy z serią? Fenty buty. Okay, dobra, i teraz tak, wezmę piątkę. Okej. Okay. Tak, wydaje mi się, że on jest jaśniejszy. I teraz, czekaj, ja się muszę zastanowić, gdzie ty możesz dawać takie rzeczy? Pomyśl, co mówiłeś ostatnio o Jamesie Charlesie. No wiem, że pod oczy na pewno ci dam. O, dobrze, brano. I pewnie na oko ci dam, żeby później ładnie to wyglądało. Jak kraszesz, to znaczy, że ma sens. Bóg dla Dominika Rufińskiego. Ale myślę, że gdzieś jeszcze powinno się dawać. Bo dziewczyny robią jakieś tutaj sobie te kreski, takie tu kreski se robią, wszędzie robią te kreski tym korektorem. Dobra, najpierw pod oko. Mogę z tego prosto? Możesz. W make-upie w zasadzie możesz, co ci się chce. Właśnie chciałem zrobić kreskę, ale nie poszło, bo się zatrzymało na skórze, więc robiłem kropki. I szumiało mi się, że tak też chyba robią. No, bardzo profesjonalnie. Małe, coś tego. Może nie będę przesadzać? Damy tu. O, no, ale no. Robię zazwyczaj takie krechy, a ja ci zrobię tak. Dobrze, mogę być kropkowana. Super! Pusi mnie na brodę, ale nie wiem, czy się powinno. Pum, 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 pum. I'm sexy in the nose. Czemuś się, przepraszam bardzo, widownia śmieje? Właśnie, to jest nie tak? Przepraszam bardzo, bosko jest. Ja nie chcę nawet na to patrzeć na razie, ale... Świetnie. Dziewczyny się odwróciły ze śmiechem. No dobra, zastanawiam się tylko, czy robić to dalej tą gąbką, czy powinienem mieć coś mniejszego, ale... Bo tu jest taki pędzelek podpisany korektor. Ale nie, dobra, na razie zrobimy tym, a ja myślę... To na brodzie to było chyba bezsensowne jednak. O kurde, przeszło mi na nos. Czekaj, bo to trzeba jakimś takim... O, może tym bardziej. Dobra. To się wyklepie. To się wyklepie. Wszyscy to się wyklepie. Żebym ci nie wsadził tego w oko. Czekaj, to ci tutaj ładnie rozmarzę, żeby nie było problemu. No dobra, pod okiem będzie ok, a na oko ja ci nałożę wtedy pędzelkiem. No, taki zrobimy myk. Ok. I teraz to. A powiem ci, że jak na razie bardzo dobrze sobie radzisz. I wybrnąłeś jakby z tego. No wybrnąłem, bo zobaczyłem kolor i mnie przeraził później, że on był strasznie jakiś taki ciemny. To jest kolor korekcyjny korektor. Czyli jest tak, że go dajesz jakby pod korektor i go dajesz bardzo malutko. Więc jakbyś go nałożył jak normalny korektor, jak to, to podejrzewam, że byłby klops. Okej, okay. Czy ja mogę to na pędzelek nałożyć? Proszę bardzo, czy to jest powinienem? Jakoś pomieszane, to powinno być też okay. Do korektora. I dobra. I... nie chcę chyba tak tego robić. Wow. Wow. O kurde. Strasznie dużo jakoś tego dałem. Ale to też się wyklepie. Tak. Możesz mordę. Co się dzieje? Wezmę drugą stronę pędzelka. O nie! Nałożyłem więcej! Nie! Nie! Najgorzej! Oko otwórz, tak? Znaczy nie otwieraj. Nie ruszaj się po prostu. Dobra. Przyłożyłem trochę na drugie. O mega, co ja sobie... Dobra, będę gąbko jeździć. Bo to musi się tu... O! No i to się ratuje od razu. Ten pędzelek to był głupi pomysł jednak. Ta gąbka strasznie dużo wchłania tego produktu. Mhm. Wiesz, co jest najlepsze, że jak się idzie tak do kosmetyczki czy gdzieś, w sensie do pani, która robi make-up, to zazwyczaj trwa to około godziny, może półtorej. U mnie mam wrażenie, że będziemy siedzieć do jutra. Next step. Next step? Ale daj mi tamto. Ja muszę to mieć obok siebie w razie, jakbym chciał doklepać. No nie, no ukradła mi od... piątka. Dobra. A tutaj mamy pudry do twarzy. I to jest kolejny krok. Dobra, ja sobie sprawdzę je. Bo podejrzewam, że są na pewno jakieś pudry do twarzy, które gdzieś tam mają jakieś błyskotki w sobie. A tu miało się błyszczeć. Insta ready. No,
zdjęcie z Instagrama, to nie stare link. No, jedziemy. Matujący. Nie chcesz, tak. Ten jest transparentny, dobra, zwykły. O! Brightening Flawless, coś tam no. Mówisz? I to brzmi właśnie jak coś, czego szukałem. Ale z drugiej strony te Shiglam też mi się całkiem podobało. Akiwa? Ty go użyłaś kiedykolwiek? Tak. Ten wygląda jakby miał bardziej zmatowić, więc go nie chcemy. Teraz myślę, gdzie to dać? Bo ja bym chętnie dał to na całą twarz. Jazda! Dobrze. Jazda! Ale chyba pominę powieki jakby, bo tak czuję, że tam nie trzeba. No jakoś tak nie wiem. Nie widzę różnicy za bardzo, ale może to o to chodzi, że jest, ale niby nie ma. Beauty. Natural beauty. Make-up no make-up. Tak, dokładnie. Na pracy jeszcze 45 minut i nic nie widać. Bosko. Na nosek damy trochę. Tutaj damy... Ziu, 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 ziu. Tutaj na szyjkę trochę damy. Proszę, jaki profesjonalny. No, tak, staram się. Ej, naprawdę to nic nie daje. Właśnie chciałam zapytać, czy czujesz, że ten krok zmienił coś? No nic, właśnie, co się dzieje? Może jednak zły wybrałem? A, czy jednak szyglam, proszę. Tak, tamten nam może dał jakieś... Może nam dał jakieś drobinki, to teraz troszeczkę... Ale też nie za... O kurde, ten za bardzo już matowi mi to... Dobra, już więcej nic nie dajemy. Puder skończony. Jazda. Teraz róż. Dobra, wiem, gdzie się to daje. To jest podpowiedź, że do twarzy można też używać cieni do oczu. Fajnie. Ja generalnie cały czas mam w głowie to, że mówiłaś, że to było jakiś challenge pomarańczowy, wszystko pomarańczowe, tak. Jazda. I myślałem, że to mi teraz ułatwi, a ty mi dałaś raz, dwa, trzy, cztery, pięć możliwości pomarańczowych. Tak. Więc... To łączyć jeden różowy, jeden pomarańczowy, to jest peaches, to jest pomarańczowy. Tak, no dałabyś różowy, pomarańczowy, bym wiedział, że chodzi o tamten. Czekajcie, ja widzę. To wygląda, jakbyś nigdy nie użyła. To wygląda, jakby wpadło tam coś niechcący i też nigdy byś tego nie użyła. A tu, tu widać linie papilarne. O, tak? Tak. Wow, dobra, mamy to. Wiemy, gdzie się to kładzie, jazda. To w ogóle nie wygląda na tym zdjęciu, jakbyś miała gdziekolwiek róż. Na mnie to jest bronzer. Co pan mówi? Co pan mówi za... Na mnie to jest jak bronzer i koniec. A to proszę bardzo, ja mogę pamiętać bronzer, który wygląda nawet bardzo podobnie. Proszę bardzo, jeden euro. No nie, ale jak powiedziałaś mi, że róż teraz, no to znaczy, że tam był róż. No, to... Podobny efekt. Damy na wierzch. A, widzisz, mówiła? No, ja. Fajne, fajne, dobra. Ale na razie zrobię jedną kropkę po prostu tego. Okay. Bo się bardzo boję. Czekaj, i teraz potrzebuję okrągłe, duże, okrągłe, małe, kontur. To róż! No dobra. O, było i nie ma też. Dobra, czyli mogę jednak bezpieczniej z tym. Jazda! Ja myślałem, że tu będzie taka plama wielka, a jest to ładne. A jest taka mała plama. No, jest taka mała. Nie, no ty miałeś tego więcej. Czekaj, dorzucimy jeszcze troszeczkę. Okej, okay, ja jeszcze na to coś zaraz dorzucę tam. Powiedz mi, czy będziemy dochodzić jeszcze do jakichś rozświetlaczy czy coś? Tak, mogą być. Może to przeciągnę tutaj troszeczkę. Kto tutaj ogląda make-up no, na tutoriale? Patrz, przesuniemy troszeczkę. Ej, ładnie! Nie, no klasa. Klasa bosko elegancko, potrzebuję drugą stronę teraz. Ja chyba nie będę żałować tego produktu jednak. O kurde. Co tam? No tutaj troszeczkę gorzej. Tak? Tak, ta strona jakoś tak, wiesz, coś nie pykło. Dobra, to teraz ja chcę tu zmiksować jeszcze, coś dodam do tego. Bo jest peaches, musi być pomarańczowe. No widzisz. Tu widać bardziej. A tu widać, nie? Tu widać, ale się dzieje. Ty kiedyś gdzieś mówiłaś, że lubisz dużo różu. Jestem taka ciekawa, kurde. Jak to wyjdzie. Nie, za dużo! Da się to ściągnąć czymś? To był zły krok. Teraz damy jeszcze to. O, okej. Okay. Bo to było, mogę tym samym? No, chyba tak. Dobra. To wydaje mi się, że będzie trochę to... Widać coś? Niezbyt, ale... ale będzie. Właśnie, bo ja mam wrażenie, że tu u ciebie jest mimo wszystko trochę to bardziej wpadające w ciepły, taki trochę brązowy, nawet bym powiedział. Mm-hmm. A tutaj jakoś tak mało to widać nadal. Chcę to, mogę tym? Możesz. Dominik wybrał D5. Wow, ale to ma błyskotki. Wow. No i to jest klasa. To jest... Cieszę się, że to jest to, co właśnie chciałeś mieć. Tak, to mi się podoba. To się błyszczy, to jest to. Weź do światła jak najbardziej. Jezu, nie! To mi zepsuło wszystko, jak jest... Dobra, nie patrz światło, nie patrz światło, weź tam spójrz do tyłu. To jest takie, o dobra, to jest kurde, no bo teraz widzę to, bo tutaj wygląda jakby nic nie było i nagle się odwracasz do tej lampy i ja już nie wiem, co się dzieje. No trudno, więcej. No bo już musi być symetrycznie, no już trudno. Tak, to prawda, to prawda. Jak już coś zacząłeś, to idź w to. Jest bosko. Tak?
wierzę ci. Wygląda po twarzy, że masz, że mówisz ze szczerego serca. Tak. Więc nie mam się czym przejmować. Czy jestem z siebie dumny? Jak najbardziej. Aha. Brwi. Brwi. Dobra, to na pewno chcę na razie sobie zostawić, bo tu jest dużo pomarańczowych rzeczy, które mogą mi się jakkolwiek przydać. To, to na przykład. Takie żelki. Gen Z. I jeszcze o dziwo można... można no, używać do tego. A proszę. O, to ma bezpieczniejszą szczotkę. Możesz jeszcze użyć, uwaga, sieni do tego. Mimo wszystko chcę przetestować Gen Z. Okej. Tak, no dobra. Ja nigdy nie robiłem brwi. W sumie tak mówię, jakbym cokolwiek z tych rzeczy robił. Yes. Ale wyglądałeś bardzo profesjonalnie tym wszystkim. Będzie fajnie. O, jednak to nie wygląda tak strasznie. Okej, okay, wierzę ci. Oj, czemu? Czy masz jeszcze coś do brwi, czego można użyć? Czy to tak, jest tu jedyna... są kredki, masz. Nie, chodzi mi o jakąś... coś, żebym wyczesał to ładniej, bo ta szczotka jest beznadziejna. No proszę bardzo. Przynajmniej dla mnie. O! No! O! Zniknęła. Gdzie ona się podziała? Ta jest rozczesana, to tyle chociaż. Ale kolorem to się nic nie zmieniło. Ten make-up to jednak nie jest taka fajna zabawa. Jak to? No... ta brew jest skończona, potrzebuję drugiej. Myślisz, że już wiesz, jak to obsługiwać? Nie. Może ja tego naprawdę źle... Może ja tego naprawdę źle używam, bo to nie działa tak, jak ja bym chciał. Help me. A co byś chciał, żeby to robiło? No nie, myślałem, że to zrobi mi jakiś kolorek trochę i w ogóle... Nie robi kolorku? No nie, ale kształt zrobiło. Moim zdaniem brwi są boskie. Baza jakaś jest, jest teraz pomarańczowe i moim zdaniem ty tam walnęłaś po prostu coś z tego. Więc ja zrobię tak samo. Wezmę sobie taki płaski, taki pędzel, co to nieważne. To wszystko mi sprowadza do tego. Ale on jest taki mocno jasny. Nie, dobra, jazda. O, no. Mamy to? No. O kurde, czekaj, bo musisz w moją stronę. Halo, pomocy! To się nie trzyma tych włosków, ten kolor. Jak to? No jakoś tak mam wrażenie, że... więcej! Jeżeli ten make-up będzie ładny... Właśnie w tym momencie się zepsuło. Aha, bo chciałam powiedzieć, że jak będzie ładny, to nagram w nim odcinek razem z tobą, ale jeżeli nie będzie ładny, to niestety będę zmuszona... Nie, ja myślę, że będziesz musiała zrobić w 5 minut make-up włoski, elegancki. Dobra, pokaż. Nie, ja tobie wierzę. Bo ty te brwi normalnie masz o wiele większe na tym zdjęciu. Ho? No fatalne są te brwi, o co chodzi? Czemu tak? Wyglądają koszmarnie. Tak? Oj, bardzo źle wyglądają. Najgorzej, że ci wierzę i że mi się wydaje, że rzeczywiście te brwi teraz... Brwi wyglądają strasznie. Ale może się wyklepie? Nie. Nie, nie. To trzeba coś zrobić, żeby one były bardziej kwadratowe. A może zrobię tak? No. O, no. Ciup. Jeszcze gorzej. Nie, są fatalne. Brwi nie są najważniejsze. To prawda. O, czyli wyjdziemy po korektor? Czy jest aż tak źle? Wiem! To się wyklepie. Co ty tutaj robisz? Opowiedz nam. Naprawiam. Naprawiam i chowam to, co tu było. Zakryłem, ale nadal te brwi nie są takie, jakbym chciał, żeby były. Gruba artyleria. To jest ten taki żel do włosków, żel do włosków, żel do brwi z włoskami od NYXa, dlatego jest taki obrzydliwy. Tak, to nie ale są jakby bo są ja chcę moje spróbować, brwi, czy on tylko... mi... żeby do niego się przykleił teraz ten cień, ale się nie klei i nadal są brązowe, a nie pomarańczowe. Zepsute mi dałaś. No, widzi ktoś pomarańcz w tym? Ja nie, bo nie widzę nic. Serio, jak dajesz to i na to ten neonowy... No i nie ma go! Nie wiem, jest neonowy, powinien być tutaj mocny. W każdym razie przejdźmy do brwi numer 2. Pomijam już ten produkt Gen Z, nie wiem czego dawałem na to czy nie, ale jakoś on mi niewiele zmienił. No widzisz, a ten daje, nie? No ten coś daje, działa. Coś daje. Coś daje mi to daje. Czemu on tak wygląda? No bo on ma włoski w sobie. Ale to jest normalne? Tak, ale wiem, że to wygląda obleśnie, ale on ma w sobie takie włoski, żeby pogrubiać brwi. Pomarańczowego pakujemy dużo. Tak, kłaki i później wyrównujemy to korektorem. Taki jest mój plan. Więcej pomarańczu, więcej pomarańczu. No nie wiem, gdzie on jest. No ale naprawdę go nie ma. Nie no, rozumiem. Jakoś na tym zdjęciu twoim wygląda, jakby twoja brew była strasznie pomarańczowa, a tu jej nie ma. Ja mam wrażenie, że jak spojrzę potem w lustro, to będę miała takie dwie pomarańczowe czerwonice na twarzy. A! Nie, te brwi... Jak wysoki poziom... Nie mogłaś sobie... Zabierzcie mnie stąd! Nie mogłaś sobie zrobić, nie wiem, laminacji brwi, żeby już nigdy ich nie malować na pomarańczowo? Dobra, jazda. Nie płacz, nie mam, zmyjesz korektor! Jezu! Ciotka, nie krzyż na mnie! Straszna jesteś, Jezu! Staram się nie
Dobra, już, no już ile można. O Jezu, straszna jest ta brewa, o co z nią chodzi? O. Tak? Już jest ładniejsza. O. Ale jest mniej pomarańczowa, ten pomarańczowy w ogóle go nie ma. Próbuję tą kreskę, którą zrobiłem na początku, rozetrzeć trochę, ale jest jeszcze gorzej. Dobra, teraz wlatuje korektor. I kończymy brwi kolana. O. Nie przejmuj się tym, jest wszystko bosko. Kurde, widzę tutaj precyzję, pewność. Próbuję uratować cokolwiek z tego. Aha. Kasia, tabletkę od serca masz? Tabletkę od Dobra, uratujemy to oczami. Dobrze. Tak. Liczę na to. Ja też. Zostawiam ci tą paletę, bo pewnie cieni będziesz potrzebował. Natomiast dodam ci jeszcze kredki. All eyes on me. Czy potrzebujesz odebrać? O. Nie, no te brwi identyczne. I teraz masz tutaj różnego rodzaju kredki do oczu. Okej, okay, więc ja ogólnie zacząłbym od czego się na pewno nie zaczyna. Czyli ja bym zrobił sobie tą kreskę, żeby wiedzieć, gdzie później malować, ale z drugiej strony wiem, że najpierw się daje cienia, a później kreska jest zazwyczaj na koniec. Tyle wiem. Wow, a skąd wiesz? No tak mi się wydaje. Musisz ty patrzeć na mnie. No. Zamknij oko. Okay. Zobacz, jak to w ogóle działa na oku. Najpierw zacznę sobie od... Widać? No, tylko jest jakieś jaśniejsze niż chciałem, ale... Wait a minute! To jest to! Tak? To znalazłem, nie trzeba temperować. To musi być to, ten kolor. Nie, to jest to. Działa? Świetnie działa, kochana. Już miała taką kreskę, jakiej nigdy nie miałaś. Klasa! Ale powiem ci, że czuję precyzję w ręku. Tak, jest precyzja. Jest świetnie. Teraz musimy tylko przejechać to tu wyżej. Ajajaj! Prawie pod brew. Ja nie wiem, czy to się tak maluje. Ale ja to tak zrobię. Próbuję nic nie mówić, żeby ci się nie poruszyć. No nie jest najlepiej. Dobra, musisz w moją stronę bardziej. Tu? Mhm, tak, bosko. I jedziemy. Gdzie ty tym pojechałaś? Tam aż do kącika. No, tylko teraz jak pomalować oko w środku, żeby tego nie zakryć? Teraz ja muszę tutaj... Dobra, zacznijmy znowu. Powinienem mieć taką poduszeczkę, że tutaj wiecie, żeby nie ten. A proszę ja... bardzo. I co takie rzeczy ja wiem? Wow, a jak się tego używa w sumie? Wezmę największą. Jak ja powinienem ją mieć? Że tak? O. I tak. O! Pum! Ej, dobra, działa. Okej, okay, nie śmiej się, bo robisz tutaj... O, tak, pięknie oko. Ale jaki ty jesteś pro, naprawdę. Jak no, nie wiedzę z tymi rzeczami, to ty wiesz więcej takich technicznych. Kana, no trochę tych sesji zdjęciowych się zrobiło, to się pamięta, co kto używał, co? Ale masz stabilną rękę bardzo. Tak? Dobrze. To mój telefon. Nie ma czasu teraz. No. Nie najgorzej, ale... Ja muszę po prostu tutaj bardziej zrobić sharp wykończenie. O! No jest tak? No. Kurde. Nie są takie same. Idealnie otworzyłam oczy i pierwsze co zobaczyłam to twoją złą minę z takim no kurde. No to nie jest takie same, ale dobra, jest okej. No spoko. Tak? No. Czy to jest kolejny krok? Tak, tylko wiesz co, mam teraz problem, że nie wiem czym do jasnej cholery zrobić te cienie. Widzę tu bardzo dużo pomarańczowych, ale to na zdjęciu wygląda jakby to nie do końca było takie pomarańczowe, takie mocne. I ja myślę, że ty tam dałaś jakiś blask, więc może walniemy pomarańczowy, a na to walniemy jakiś błyszczący. Tu masz takie i tu masz takie, te są do oczu, te i te. Najpierw weźmiemy taki. O. Tak, i nim zrobimy bazę taką sobie. Ja użyję sobie tego. Bo jest LV, jak Louis Vuitton. O, wow, okej, okay, to ma sens. No. O, ładny. Nie wiem, czy taki jak ty miałaś, ale ładnie to wygląda. Tylko chyba muszę teraz coś precyzyjniejszego wziąć, żeby to nie wyszło mi poza ten. To by działało, ten pędzelek, gdybym nie zrobił najpierw kresek. To on by działał. Więc weźmiemy sobie mniejszy. A, ja dzisiaj mogę obrócić bardziej. O, no i świetnie. Nie mogłaś tak od razu. Mogłam, ale nie pomyślałam. No, coś jest nie tak z tymi kolorami. To nie są te, których ty użyłaś. To już wiem. Dajmy teraz błysk. Klasa! Weźmiemy sobie taki. Czy potrzebujesz jeszcze jakichś innych cieni? Nie, są świetne te. Naprawdę, ten chcę. Dobrze. O, ale ładny. O, to było to. Moim zdaniem to jest to. Ja tego dam dużo. Dobrze. Pięknie. Wiesz, że to oko jest skończone. Tak? Mm-hmm. Co ty mówisz? No, ja ci mówię. Szybciutko. Tak, ja domyślam się, że ty robiłaś tam jakieś trzy różne, bo w kąciku trzeba jaśniejszy, tam później coś tam. Ale ja tak nie potrzebuję. Będzie pani zadowolona. To będzie taka wersja make-upu z AliExpress. Popatrzcie, tak? Popatrzcie. Wow. Wow, świetne. Wow, wow. Świetne, lepszego nigdy nie zrobiłem. Bo żadnego nie robiłem. Drugie oko. Naprawdę nie robiłeś nigdy make-upu nikomu? No, może jakiś raz halloweenowy, ale to tak wiesz, też dla fanu bardzo. Mhm. A tak, żebym się przyłożył, że naprawdę chcę, żeby to jakkolwiek wyglądało, to nigdy. To co wiem, to z jakichś filmików z YouTube'a, ewentualnie z jakiejś sesji zdjęciowej, jak mi Władek na przykład robi czasami make-upy, no ale my nie robimy oczu, nie? Okej, okay, nadal nie rozumiem, czemu twoja strona ta nigdy nie wygląda tak jak ta. Jest znowu fatalnie, ale jak z brwiami. To jest make-up.
Ale jak dorzucę do tego błysk, to wszystko będzie wyglądało świetnie. Ale coś tu się obsypało nam trochę. O, co znaczy się nam obsypało? Gdzie się nam obsypało? Brokat, ale to nie szkodzi. Nie, no brokat wszędzie może być. Czy ja mogę sobie... Oczywiście. Nie wiem, do czego jest ten pędzelek, ale... Zero problemu z brokatem. Oj, on nie działa tak. Co za produkty, że się osypują? Ciekawe, który pędzelek zadziała na brokat na twarzy. No nie wiem, kochana, jest dobrze. Ja jestem zadowolony tak na 6, więc teraz zostały nam... O, nie, rzęsy. To na koniec. Kropki czerwone. I teraz jak myślisz, czym można zrobić czerwone kropki? No, właśnie chcę zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Jest to farbka. Jest to farbka, więc mogę sobie wylać tu? Mhm. Super. I teraz tak, kropki takie, ja bym to zrobił... Kurczę! Jest taka jedna rzecz, którą możesz zrobić, to wtedy będzie takie mega szybkie. Nie ma tu takiego, jak ja bym chciał. Nie ma takich okrągłych? Każdy pędzel w zasadzie to ma. Nie mów, że tak. Bo ja szukałem takiego, wiesz, żeby było coś takiego, ale ty mówisz, że ty? Ale sprytnie. I czekaj, zrobimy test. Wow, to wygląda tak jak chciałem. Patrzcie, jakie świetne kropki. Uwaga, nie ruszaj się. Wow, mamy to, dobra, kolejna. Tutaj była jeszcze jedna. Wow, ta jest trochę za duża. No, jest okej. No pokaż, otwórz. Albo nie, nie otwieraj na razie. Nie, trzymaj zamkniętym. O, fajnie to oko wygląda. Ale nie wiem, jak wyglądało drugie, bo nie mam na zdjęciu. O, mam na zdjęciu. Mniej więcej symetrycznie. No to będzie problem, dobra. Musisz bardziej w moją stronę. Kurde, no to oko zawsze najgorzej. Jak się przestraszyłam. Nie śmiej się, nie marszcz oczu. Nie marszcz oczu, kochana, nie marszczymy, nie marszczymy. Masz zmarszczone. Podnieś po, tak jakby, o, tak brwi podnieś sobie. No nie śmiej się. No, fajnie. Fajnie. To teraz jeszcze przegnąć bardziej w to. Mhm. Świetnie. Tak? Tak. Oko skończone. No to teraz. Dobra. Poczekajcie, żeby wyschnie. Otwieramy oczy, otwieramy, wstajemy. Dzień dobry. Ale się wyglądamy wstała. Pięknie i cudownie. Maskara. Maskara. No, czy ja mam ci to robić naprawdę? Tak. Żebym ci nie wydubał oka. Chuda buty. Chuda buty. Chuda buty. Jeszcze nie testowałam, więc teraz ty będziesz testerem. Wow. Wee. Mam nadzieję, że zrobisz świetnie. Jak to zrobić? Patrz do góry. Nie, nie patrz do góry. Jednak normalnie. Normalnie. No, będzie dobrze. Postaram się nie wsadzić tego w oko. Okej. Okay. Nie podoba mi się ten tusz. Tak? Testujesz i nie podoba ci się? Ja testerka. Skleja? Co robi? No, skleja. Nie podoba mi się to. Hmm. Musisz do góry chyba jednak patrzeć mi tu. Mm-hmm. O! Nie, spokojnie, nic nie zrobił, po prostu w kąciku tutaj nie sięgało. Pięknie. Teraz dół, to patrz w dół. Mm-hmm. O nie, dołu się boję. Jak ci zrobić ten dół, żeby ci tego nie... O, no. Odznaczyć też. Nie, no ta dolna wygląda fatalnie. Czy to jest sprawa tuszu, czy to jest ładownika? No, no pewnie moja, ale zazwyczaj... Ja już kiedyś chyba komuś robiłem rzęsę. Poczekaj, dam ci... I nie wyglądała tak fatalnie. Dam ci inny tusz, proszę. Może to jest kwestia tuszu. Uuu! Jednak nie wiem, czego to jest kwestia. Dobra, drugie oko. Sorry za ciszę, ale ja potrzebuję skupienia przy takich rzeczach, bo to wiesz, nie tak prosto. Spokojny voiceover. O mój Boże, to on robi. Ej, naprawdę, mam wrażenie, że to oko, mimo że jest trochę mniej czarne, to mimo wszystko wyglądają lepiej niż tamte. He? Maybe, no to jest sprawdzone, to już bardzo dobre. No, lepiej mi się nim pracuje. No i nawet dolne wyszły ładniejsze tu. No nie wiem, tamten fatalny mi dałaś, no. Oj, ale tamten to... wydłużył o wiele bardziej. Oh. Tamte dolne masz, kurde, jakbym dokleił. Jest napisane one coat wow. No to było wow. Nie podobają mi się te rzęsy. Ale nic więcej tu nie wymyślę. Więc usta. Usta. Ja się boję konturówki, więc ja bym jej nie chciał nawet użyć, nawet jeśli ją miałaś. Ja już chyba wiem. Ja ci dam coś po prostu pomarańczowego, a później błysk. Proszę bardzo. Uuu, jest pomarańczowy. Chuda buty. Ale poczekaj, bo to jeszcze czekaj, nie jest koniec. Sprawdzam sobie, jak on wygląda. Wow, ale fajne. Jelly wow. Ale ja chcę to, na pewno. Dobrze. Ale jeszcze potrzebuję coś, bo to nie jest sam błyszczyk. No nie, nie jest sam błyszczyk. Więc tam musi być coś pod spód i może to będzie to. To było to. Nie. Co to jest to? Tego nie chcemy. To jest to, czego szukamy. No. Chcę tego użyć. Dobrze. Jezu, nigdy nikomu chyba ust nie malowałem. Oj, to nie wygląda na ustach tak jak chciałem. To w ogóle nie wygląda pomarańczowo. Jak się maluje usta? Nie, to jest różowe. Czy chcesz to zmazać w ściereczkę? Ale słyszysz, że ty masz takie... Nie podoba mi się to w ogóle. To się nakłada tak bezpośrednio na usta? Strasznie dziwne to jest. W sensie nie wiem, czy to było to, ale ja chcę użyć tego. Tylko nie wiem, jak to się nakłada. Czy to z tego leci coś? Jak to ścisnę trochę? Czy to trzeba...
Trzeba mocno. Ale ja to zrobię na ręce i ci nałożę po prostu. Wiadomo, że ci nie wyrysuję tak, jak ty byś sobie wyrysowała kształt ust, więc ta góra pewnie nie będzie jakoś super ładnie wyglądać. Ale staram się. Teraz ten błyszczor gdzieś tu był, który mi się podobał. Uwaga, Flaming Baby! Powiem ci tak, te usta są na pewno bardziej intensywne niż na zdjęciu, które miałaś, ale wyglądają fajnie. Więc co do odtworzenia, no to co, po prostu dzisiaj wszystko mocniej. A ja ci tą górną wargę zrobiłem jakoś krzywo. Chyba jednak powinienem użyć tej konturówko czegoś, ale nie użyłem. Więc pogódźmy się z tym. Co ty ze mną zrobiłeś? Powiem wam tak, dopóki nie było ust, to mi się jeszcze całkiem podobało. Czy to znaczy, że to wszystko koniec? Żebyś zrobił na zdjęcie? Nie, na pewno nie. Potrzebuję rozświetlacz jakiś, ale może użyję coś z tego. Ja właśnie zjadłam ten błyszczyk, a on jest z chili. Nie! Będziesz miała większe usta? Tak, zachwalisz. Ja. Ale tylko o to, że ja nie tak jadę błyszczyka. Cichutko tutaj dorzucę, bo chcę więcej błysku. Bo moim zdaniem masz jakieś na tym zdjęciu mocniejsze te policzki. Tak jest ładnie. Czy to już jest ten moment, kiedy mogę na siebie spojrzeć? Chcesz porównać dobra. To zdjęcie tak ten, żeby... Moi drodzy. No trochę jak klaun, ale... Moi drodzy, wydaje mi się, że mamy to skończone. O, o. O, o, o. I czekamy wszyscy na twoją reakcję. Ta-da! Ej! Powiem ci tak, brwi są tak koślawe. Są straszne, nie umiem brwi. Naprawdę nie umiem brwi. Ale musisz mi przyznać, że brwi są ogólnie podobno ciężkie. Ale oko... Oko nieźle! Zrobiłeś super. Oko nieźle. Ale prawda, że powinienem najpierw rozblendować na oku i w ogóle dopiero kreskę? Tak! Okay, bo wtedy nie tak musisz się. Poprawiać kreski, ale ogólnie śmieszne jest to, że ja tam na oku nie mam błysku na tym zdjęciu. Jak nie? Nie ma błysku, to jest po prostu jaśniejszy cień. Jakby osiągnąłeś ten sam efekt, tylko z błyskiem. Kropki super wyszły. Tak. Tylko nie miałam na powiece, tylko miałam tu. Więc powinnam mieć jedną tu, a drugą tu. A-a. Bo jak mam otwarte, to tej nie widać teraz. O kurde, bez kitu. Ja mam problem, żeby robić symetryczne. Więc jakby brawo do Dominika. Dziękuję, dziękuję. Za super symetryczne oko. A co powiesz na ręcach? Bo nie wiem, o co z nimi chodzi. Patrzę. Mi się wydaje, że to tylko przez to, że jakby trochę się bałeś to zrobić mocniej. Policzki, bardzo fajnie. Trochę nierozblendowane, ale ogólnie ten produkt, on jest mega trudny. Wiem, właśnie tak widziałem, jak ty patrzysz, ale nie jest, ale nie masz takich plam. Nie, nie ma dużych plam, ale jest po prostu, on jest taki, że wiesz... Dobra, powiedz mi teraz, co jest nie tak z ustami. Są po prostu trochę za mocne. Jak później się przyjrzałem na zdjęciu, że to tak wygląda, jakbyś miała bardziej na środku i po prostu roztarte trochę, tak. A nie, że na całe. Ja na całe. Ale muszę przyznać, że zrobiłeś bardzo ładny błysk, w sensie to mi się mega podoba, że jest błysk taki złoto-pomarańczowy, więc to jest naprawdę ładne. No i baza, bardzo ładna, w sensie podkład, wszystko tak równiutko, więc naprawdę pro. Słuchajcie, ja Dominikowi daję 4 z plusem. Naprawdę 4 to z dużo. Plusem. Tak, bo no brwi są koszmarne. To jest jedna rzecz, która jest taka... Dobra, to może 4. Naprawdę daję ci 4, bo poziom tej pracy, jakby precyzja, symetria. Brawo dla Dominika. Dziękuję. Mam nadzieję, że ucieszył wam, ucieszył was ten odcinek, bo chcieliście, żeby Dominik zrobił make-up, więc oto i on. Zrób przebitki jakieś na to. Dobrze, tak zrobię. Nara! Pa!